Czyli zaczynamy, tak? Już mam koperty, dziękuję. Tak. Dobrze. Czas, stop. Co tutaj się właśnie wydarzyło? Właśnie. Po pierwsze, spaliłem swoje pierwsze wrażenie na dzień dobry, więc jeszcze nie wychodźcie. Zobaczymy, czy będę w stanie to odbudować. Więc jeszcze, jeżeli macie jakąś ocenę, która. Na który, w której głosujecie na prelegentów, jeszcze wstrzymajcie się przez sekundę. A moje drugie pytanie: czy to jest normalny sposób komunikacji w IT? Wiem i to jest odpowiedź, której się spodziewałem, ponieważ jest taka sytuacja, że może dla nas to teraz jest sarkazmem, co powiem, że no tak, tak się komunikujemy i sobie myślimy, to taki sarkazm. Niestety moje doświadczenia, które przedstawię tutaj na slajdach i podczas tej prezentacji, pokazują, że to nie całkiem zawsze jest sarkazm. I niestety uważamy, że to jednak jest poprawny sposób komunikacji. I w taki sposób niestety mówimy do siebie nie tylko na spotkaniach, ale też w zespołach, do menadżerów. Co ma poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o naszą karierę? Moim celem jest przedstawienie, że wpływ tego, jak sobie radzimy z naszymi emocjami, jak sobie radzimy z ludźmi, ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o naszą karierę. Wszystkie rzeczy, które tutaj będę chciał pokazać, niestety znam z własnego doświadczenia. Wiem jak bardzo spowolniłem sobie swoją karierę. Widziałem też jak inni moi koledzy i koleżanki sobie spowalniają karierę i to w większym stopniu niż zdajemy sobie z tego sprawę. I niektórzy nawet ludzie, którzy pracują z nami już zauważają, że coś tutaj nie gra w tym środowisku. Na przykład Philip Greenspan, założyciel Ars Digita, kiedyś zatwitował, napisał coś takiego w książce, że Jeden z powodów, dla których nie tęsknię za IT, jest to, że programiści to są tacy słabo ludzie, którzy są ciężko ich lubić. Tak przetłumacząc to. I napisał, że w lotnictwie na przykład ludzie, którzy znacznie przeszacowują swoje umiejętności, już dawno nie żyją. No u nas jeszcze tak, tego nie ma. Ludzie za bardzo nie umierają w IT. Więc coś tutaj już się kroi. Idąc dalej, restartujmy tę prezentację. Teraz postaram się z pozytywną postawą, z uśmiechem, więc spróbuję zamazać to złe wrażenie na początku, które jest tak jakże standardowe w naszych całych spotkaniach, podczas pracy i może nawet poza pracą. Więc jedziemy. Kto widział coś takiego jak dunning Kruger effect? Kto myśli, że to jest prawda, co jest na tym wykresie? Dobrze, to skupmy się na chwilę, bo to jest taki ładny wykresik. Lata sobie po internecie nieraz, ludzie twitują albo na Facebooku, i on mówi, że na osi Y mamy pewność siebie, na osi X mamy wiedzę. To jest ładnie po angielsku wisdom, co jest jakby wiedza i doświadczenie to mądrość daje nam. I jeżeli jesteśmy, ten wykres mówi o tym, że jeżeli e, zaczynamy jakiś nowy temat, zaczynamy jakąś naszą drogę jako profesjonalista, jako ekspert. To od razu przeczytamy sobie tam jakiś artykuł, może jakąś książkę i już jesteśmy tutaj guru. Wydaje nam się, że jesteśmy guru, wiemy wszystko. Potem zaczynamy odkrywać, że jest bardzo dużo jeszcze do nauczenia się w naszym obszarze, i mamy tutaj program Termination Zone, czyli pff, nic nie wiem, w ogóle powinienem sobie iść do jakiejś, może fizycznej pracy, przynajmniej bym widział i robił coś przydatnego dla ludzi. Następnie mamy Slope of Enlightenment, gdzie ludzie zaczynają zdobywać jeszcze Coraz więcej wiedzy, coraz więcej wiedzy, no i idą w kierunku tego guru i tego prawdziwego eksperta. Tu mi brakuje jednej linii, że tu umierasz. Więc może być taka sytuacja, że ty nie dożyjesz, żeby być tym guru w swojej dziedzinie. To też można brać pod uwagę. I fajnie, mamy sobie taki mem, powiedzmy, lata po internecie, znamy go. A chciałbym powiedzieć, że parę miesięcy temu e, Neurological Block, Opublikował informację o Misunderstanding Dunning-Kruger effect. Tu już wygląda trochę jak e, nauka, ponieważ jak mamy dane wrzucone do Excela i mamy wykres, to już coś, ktoś z jakimiś danymi miał do czynienia i coś zbadał. I co ci ludzie, ci naukowcy zbadali na temat tego efektu, który został nie do końca zrozumiany tutaj i tak trochę memicznie zaprezentowany. Otóż poddano ludzi testowi. Załóżmy, że mogli osiągnąć 100 punktów. A na osi X użytkownicy, którzy, czy e, ludzie, którzy zostali poddani temu testowi, nie byli jakby żółto dziobami w, e, w swoim obszarze, ale byli też ekspertami, czyli było wymieszanie byli z całego przekroju od ludzi, którzy dopiero zaczynają drogę w jakimś temacie, do ekspertów. I co się okazało? Wykres pokazuje, że na zielonej linii mamy aktualnie uzyskany wynik. I on jakoś tak dramatycznie się dziwnie różni od tego, jak ludzie widzieli swój wynik, jaki osiągnęli. Czyli ja przewiduję, że jestem ekspertem w tym temacie i moje odpowiedzi były super poprawne. A rzeczywistość pokazała, że 75% tu mamy trzeci kwartyl 75% osób, nieważne czy żółtodziów, czy ekspert, przeszacowało swoje umiejętności. Także, jaka jest, jaki jest z tego wniosek i konkluzja? Jeżeli jesteś ekspertem albo pracujesz z ludźmi, jesteś liderem, menadżerem i mówisz, że ja umiem się już z ludźmi komunikować, wiem, jak się do nich odnosić, co jak robić, to istnieje szansa 75%, że nadal możesz albo my możemy coś źle robić. Nadal możemy popełniać błędy. Teraz jak już rozumiemy ten efekt klugeradaninga, to możemy sobie taki dystans do siebie zebrać, że jednak może wszystkiego do końca nie wiem dobrze. Kto zna to stworzenie? Co to jest? Jaki konkretnie? To jest Shockwave. O co chodzi z Shockwave'em? Był to sobie to w uniwersum Transformersów taki. Decepticon, który nie miał uczuć. Koleś się w ogóle kierował tylko logiką. Zimna kalkulacja, czysty socjopata. Czy bez emocji można odnieść sukcesy? Jemu pomogło. W pewnym momencie był nawet szefem całych Decepticonów. Więc jeżeli nie masz emocji, jesteś wyzuty, kalkulujesz wszystko, przeczytasz sobie jak radzić sobie z ludźmi i będziesz starał się na sucho do nich podchodzić, możliwe, że odniesiesz sukces. Ale czy to się u nas udaje? Niestety, albo stety, my jesteśmy jakby stworzeniami, które napędzają emocje. Programistów pewnie gniew napędza, bo nam ciągle coś nie działa, nie? Ale mamy radość, gniew, nienawiść, miłość, śmiech, wszystkie takie emocje, jakoś je okazujemy. I co jest w tym fajnego albo ciężkiego? Jest bardzo ciężko je kontrolować. Ktoś potrafi w 100% na zimno kontrolować się? Czy czasem jednak nerwy puszczą, masz gorszą noc, nie wyspałeś się, ktoś cię zdenerwował i już lepiej, żeby do mnie nie podchodzić, tak? Więc mamy cały obszar, całe spektrum emocji. Wow, działa, działa. Cofnijmy się teraz o 70 lat. Studies of Advancement of Teaching zrobiło badania 70 lat temu wśród osób powiązanych z finansami, którzy współpracują z ludźmi o finanse, jakieś wymiany bankowe, tego typu rzeczy i zbadano od czego zależy sukces finansowy pracowników z tego sektora finansowego. I okazało się, że 85% ich sukcesu zależało od tego jak oni radzili sobie z ludźmi i jak oni radzili sobie z emocjami. No nie było to dla nich żadnym za bardzo zaskoczeniem, ponieważ no oni muszą, to jest część jakby yy, opisu pracy, muszą sobie radzić z ludźmi, więc nie jest to nic niezwykłego. Ale sobie tak siedzieli, mówili: "Ty, ale my mamy tam elektryków, inżynierów, to zróbmy te badania też na tych elektrykach. Ciekawe jak tam wyjdzie." No i tutaj było już małe zaskoczenie dla nich, bo wyszło, że 85% sukcesu tych inżynierów także zależy od emocji i od komunikowania się z ludźmi. No więc poprosili jeszcze dodatkowo Carnegie Institute of Technology, żeby potwierdzili te badania. No i wyszło, że nieważne, czy natywnie współpracujesz z ludźmi, czy masz te soft skills słynne, czy jesteś inżynierem techniczną, osobą konkretną, nadal w 85% Twoja kariera i Twój sukces, w tym przypadku finansowy, zależy od tego, jak sobie radzisz z ludźmi. Jako ludzie techniczni musimy mieć wykres, żeby bardziej to uzmysłowić. Ten zielony fragmencik w tym wykresie kołowym to jest Twoja wiedza techniczna. A czerwona część, według tych badań, to jest jak sobie radzimy z emocjami, jak sobie radzimy w kontaktach z innymi ludźmi. Trochę duży wycinek, prawda? Trochę. Jest. Dobrze sobie to uświadomić. To jest był szok dla mnie, że aż taki, taka część tego, jak sobie radzimy z ludźmi, ma wpływ, mimo naszej wiedzy technicznej. Więc, jak już wiemy, że jesteśmy napędzani emocjami różnego rodzaju, pozytywnymi, negatywnymi, przejdźmy teraz do opisu kilku sytuacji. Jak już wspomniałem na początku, niestety te sytuacje spotkały mnie. Większość była spowodowana niestety moim zachowaniem. Także wiem, o czym mówię, wiem, co straciłem. Zacznijmy od krytykowania. Każdy, my wiemy, że my najlepiej wszystko wiemy, a ktoś zawsze coś źle zrobił. Taki sobie był psycholog BF Skinner, i on sobie zaobserwował, że jak mamy zwierzątko. Ja miałem w dzieciństwie owczarka niemieckiego i go chciałem nauczyć paru sztuczek, jakieś prostych. Podaj łapę, usiądź, przewracaj się. Więc co zrobiłem? Miałem jakieś nagrodę w postaci jedzenia, jeżeli piesek sobie dał radę, podał mi łapę, albo usiadł, to go wynagradzałem. I psycholog sobie, pan Skinner zauważył, że zwierzęta, które były wynagradzane zamiast karane, jeżeli coś robiły, uczyły się znacznie szybciej. Nie chodzi mi o to, że masz ta bułkę koledze dać, jeżeli coś zrobi dla Ciebie albo koleżance. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że pozytywne nastawienie do kogoś, nagroda pozytywna wpływa na nas lepiej. Na pewno na zwierzęta, więc może na nas też. Wiem, że to jest szokiem normalnie. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. I pierwsza rzecz z tego, co zobaczycie, co dalej będzie na slajdach, to odłóżcie napojem. Tak. O, tutaj już kolega. Powiedz bardzo dobrze. Jeżeli krytykujemy. Co się może zdarzyć? Jesteśmy w sytuacji, ktoś przychodzi mówi. Ale napisałeś kiepski kod. Delikatnie mówiąc tutaj, tak? Bo na, nagrywają mnie niestety. Albo na szczęście. Mówią, ale masz kiepski kod. Co ty, co ty tutaj narobiłeś? Co taka osoba robi? Po pierwsze. Zdenerwuje się, a po drugie, jeżeli kogoś krytykujemy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to wróci do nas i ta osoba jakby potępi nas yy, z powrotem i odwróci się to do nas. Czyli powie, ej, ale ja widziałem twoje kody, widziałem jak ty piszesz, i tam żeś jakieś utilsy zostawił, co ty metody po stolini, ty jesteś normalny, no i zaczyna się awantura. On zaraz ci coś wytknie. Więc jest to śliski temat i trzeba uważać, musimy uważać z krytykowaniem, bo to się odwróci do nas i zaraz nas uderzy i może nas uderzyć bardzo. Przypomina mi się taka historia z początków moich kariery. Wyobraźcie sobie, że mamy zespół. W zespole jeden człowiek bardzo lubi e, przegląd kodu, clean code, cały craftsmanship. Więc zarządza dwa razy na tydzień, albo co, przynajmniej raz na tydzień, przeglądy kodu grupowe, cały zespół się zbiera, i ten człowiek każdego po kolei rozstrzeliwuje. Tu źle, tu źle, tu źle. Jak można tak pisać? To łamie takie zasady: Solida, Clinkoda, Graspa, wszystko. Każdy ma całą litanie błędów zgłoszonych. Każda linijka. I co się dzieje? No, przychodzi, Kolat przychodzi, też czas na tego człowieka, czyli na mnie w tym przypadku. Jak myślicie, co zespół zrobił? Tak, ja nazywam to ukrzyżowaniem. Zespół, tak się czułem. Zespół mnie praktycznie e, ukrzyżował po angielsku, nazywam to revenge code review. Po prostu da, dawno się tak nie czułem, mam nadzieję się nie poczuć, po prostu rozstrzeliwali mnie tam. I to widać było, że nawet jak uwagi mieli sensowne, to sposób w jaki one były powiedziane do mnie, to było czysta zemsta, że teraz my ciebie dojedziemy, tak? No to było bardzo dobra nauka. Nie mówię tutaj o nauce tego, co tam zgłosili w kodzie, tylko o tego o sposobie, w jaki już podszedłem. Do, na następne review, w jaki sposób następnym razem prowadziłem review, jak się do ludzi zwracałem. Już nie było rozstrzeliwywania ich kod z mojej strony i informacja zwrotna o moim kodzie też była już przekazywana w inny sposób. Na czym nam zależy jako ludziom? Uświadommy sobie zdrowie. Nie wiem jak wy, ja lubię być zdrowy. Tak, nic mnie nie strzyka w kręgosłupie, w moim wieku już tam zaczynają się jakieś bóle. I jak jesteśmy zdrowi, nie, jak mężczyzną jesteś to najgorsza przypadłość, jak masz przeziębienie to umierasz, to tak... Ciężko sobie to wyobrazić gorszą chorobę, czyli lubimy być zdrowi. Następne jedzenie. Też nie lubię umierać z głodu. Każdy lubi mieć syty brzuszek i wszystko fajnie. Następna rzecz sen. Jak jesteś młody, to jeszcze możesz tam sobie do trzeciej w nocy oglądać seriale, kodować, wstać na rano. Jeszcze tego nie odczuwasz. Im człowiek starszy, jak nie mam 7 godzin snów, to wiem, że następny dzień to już jest mało produktywny, delikatnie mówiąc. Dbamy o pieniądze, albo co ważniejsze, co możemy kupić za te pieniądze. Na przykład możemy sobie kupić spokój, bo wiemy, że nawet jeżeli byśmy stracili pracę, albo coś się stanie, mam środki finansowe, poduszkę finansową, która mi pomoże przetrwać jakiś trudny okres. Życie tu i teraz seksual gratification, czyli zadowolenie seksualne o tym nie będzie mówić, nie ta konferencja. Przejmujemy się tym, jak nasze dzieci. Będą sobie dorastać, jak dorastają, czy wszystko u nich w porządku. O to dbamy. I ostatnie jest, że chcemy czuć się ważnymi. Który z tych punktów możemy poruszyć w IT? Ostatni: poczucie ważności. Tak, poczucie ważności. Ja jestem tutaj najważniejszy, najważniejszy na tym spotkaniu. Możecie tak słyszeć nieraz albo zauważyć, jak jesteście na jakimś spotkaniu w pracy, że ktoś, jak jest jeszcze ekstrawertykiem, przejmuje spotkanie, krzyczy albo jest kilku, kilka osób ekspresyjnych, to przepychają się, starają się być tymi ważnymi, żeby ludzie ich podziwiali. Kto kojarzy tych dżentelmenów? Tak, takie podpowiedzi, a po prawej, John Dillinger. Po lewej był jeden z najbardziej bogatych ludzi na świecie, Rockefeller, a po prawej był gangster Dillinger. Jak oni osiągali swój poziom ważności? Rockefeller budował szpitale. On chciał być postrzegany jako. Filantrop jako osoba, która buduje szpitale dla biednych ludzi i lubił, jak się potem przechadzał z elitami, jak oni mówili, albo ludzie, że o, Rockefeller to pomaga ludziom, buduje szpitale w biednych obszarach. I, jego to, I jemu to budowało poczucie jego wartości i ważności. A Dillinger natomiast wpadał z bronią do banku, robił napad i krzyczał: I am Dillinger. Ważne było, żeby jego nazwisko było powtórzone w radiu i w telewizji, w mediach. On używał strachu, zastraszał ludzi i chciał strachem wymusić poczucie swojej ważności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to, w jaki sposób chcemy być postrzegani jako ktoś ważny, definiuje jakimi ludźmi jesteśmy. Może warto się zastanowić, że można wzbudzić też poczucie ważności i być e, uważanym jako ktoś naprawdę Ważny, wartościowy, nie tylko krzycząc na innych i wytykając innym, jak źle pracują, ale odwrócić to i pomagając ludziom, jak mogę komuś pomóc. Eee, ważne to jest, zwłaszcza jeżeli jesteś szefem albo szefową i masz podwładnego. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś jest dla ciebie autorytetem, Albo masz jakiegoś podwładnego i dasz mu jakąkolwiek uwagę, to dla ciebie to może być jedna uwaga z wielu, że tam zwrócisz uwagę i zapomnisz o tym za trzy sekundy i nic się nie zmieni dla ciebie. Ale dla tej osoby, jeżeli jesteś jakimś autorytetem, to może naprawdę podciąć jej skrzydła i ta osoba może rozpamiętywać tę sytuację przez bardzo długi okres i może to wpłynąć negatywnie na jej całą karierę. Więc ważne też jest, jaka jest relacja między nami. Czy jesteśmy na równi jako koledzy, czy też podwładny i szef? Trzeba zwrócić uwagę, kim jesteśmy w tej relacji i, z, i zastanowić się, jak długoterminowo nasze niby tam zwykłe uwagi mogą wpłynąć na osobę. I pamiętam taką sytuację. Wyobraźmy sobie, pracujemy sobie na Open Space. Ja sobie stoję nad kolegą, byłem średnio zadowolony z jego pracy i regularnie na niego krzyczałem, że nie podoba mi się ta praca. No i mój szef tam z tyłu, Mówi Piotrek, przestań krzyczeć na Adama. Jaka była moja odpowiedź? Diamenty powstają pod ciśnieniem. No i zastanawiam się, dlaczego Adam zmienił pracę. Teraz już wiem, że jeżeli byłaby ta sytuacja jeszcze raz, starałbym się zrozumieć tę osobę, pokażę Wam techniki, jakie możemy zastosować. Od podstaw w ogóle, jeżeli nic jeszcze nie stosowaliśmy w radzeniu sobie z ludźmi, i powiedzenie, że dociskanie kogoś mocniej, podcinanie mu skrzydeł, może nie zawsze jest najlepszą formą motywacji. Więc teraz, jak możemy podejść do różnych sytuacji? Jakie techniki możemy zastosować? Bardzo proste, bardzo podstawowe, które możemy wdrożyć od razu, jutro albo nawet dzisiaj. Które pomogą nam znacznie w naszej karierze. To jest celem tej prezentacji: jak przyspieszyć naszą karierę, poprawiając nasze relacje z ludźmi. Jeżeli ktoś, my chcemy coś od jakiejś osoby, to starajmy się spojrzeć, co ta osoba może zyskać, jeżeli zrobi coś dla nas. Nie myślmy, co my chcemy, ale postawmy się. Jakby z innej strony, z innego punktu widzenia, jakbyśmy byli tą osobą. Przykłady. Wprowadzamy na przykład Continuous Integration, Continuous Delivery, to nie nakazujmy, może robimy teraz Continuous Integration, Continuous Delivery, bo tak, bo tak będzie lepiej. Może spytajmy się, co ta osoba zyska, co zespół zyska, jeżeli wprowadzimy coś takiego, hej, może chcielibyśmy mieć albo chcielibyście mieć bardziej płynny sposób wdrażania na produkcję. Żebyśmy nie spędzali tyle czasu na manualnej pracy. Jak myślicie? Już jest trochę inaczej. No każdy by chciał mieć wygodniejsze, zautomatyzowane środowisko. I wygodniejszą pracę. Będzie można sobie coś może w internecie przejrzeć jakąś stronę w międzyczasie. A nie denerwować się, zwłaszcza w piątek po południu, że nie można czegoś wdrożyć na produkcję. Jak na przykład chcemy, żeby mniejsze komity ludzie robiły. To może, hej, chcielibyśmy może spędzać mniej czasu na review, bo jak wrzucamy 20-40 plików do pull requesta, to wychodzi nam, jeżeli tak się reviewuje 400 linii kodu na godzinę, to wychodzi, że spędzamy strasznie dużo czasu na pull requestie. Może byśmy chcieli zmniejszyć, widzę jak to was denerwuje. Może myślicie, że moglibyśmy wrzucać po 5, 10 max plików, szybciej nam to zejdzie. Brzmi trochę inaczej? Brzmi już nienaturalnie. My tak nie mówimy w IT, prawda? Rozmowy rekrutacyjne. Może nie najlepszym jest sposobem przychodzenie. Dobra, ja chcę mieć owocowe nie tylko środy, ale poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. 20 tysięcy na rękę. Prawdziwy programista się zaczyna, tak? Czy jaka jest ta od 25? Różne są oferty. I w ogóle, co tam jeszcze macie dla mnie? Służbowy samochód. Może taka firma się zastanowić. Hej, tu przyszedł jakiś roszczeniowy człowiek i coś od nas chce, ale co on oferuje? Może jak przyjdziecie na rozmowę albo przyjdziemy na rozmowę rekrutacyjną i powiemy mogę wam pomóc w testowaniu, mogę wam pomóc w craftsmanshipie, w dostarczaniu oprogramowania szybciej, lepiej. Będzie to miało wymierny, wymierne korzyści finansowe dla nas, także ludzkie, ludzie będą się mniej denerwować, co wy na to, ja mogę w takich obszarach pomóc. No to się już łaskawszym okiem na takiego kandydata patrzy. Tu wchodzimy, że bądźmy zainteresowani drugą osobą. Ale tak naprawdę, do czego dążę? W tym momencie, na świecie, dokładnie w, w tych sekundach, jak tutaj jesteśmy na tym wykładzie, są wojny, ludzie giną. Ostatnio coś słyszałem: co 40 sekund jakaś osoba na świecie popełnia samobójstwo. Są pożary, kataklizmy. Teraz widzieliśmy ten chyba był yy, huragan Dorian, tak? I niszczy ludziom majątek, tragedie ludzkie. A czym my się przejmujemy w tym momencie? Że może po lunchu zrobiłem sobie plamę na koszuli. Albo że jest tu za chłodno. Albo żebym się zdrzemnął, bo już jest po obiedzie i popołudniowa pora. I tak bym sobie już może wyszedł. Czy my myślimy o tych wszystkich rzeczach? Sprawdźmy swoją perspektywę. Ludzie, my jesteśmy tysiąc razy bardziej zainteresowani naszymi problemami, a nie to, że tam z powodu głodu umierają setki tysięcy ludzi. Taka jest prawda. Uświadommy to sobie. Więc, jeżeli już wiemy coś takiego i podchodzimy do jakiejś osoby, to starajmy się wysłuchać jej, co ona ma do powiedzenia. Jedną z rzeczy, która była dla mnie taki life changer, to jest przedostatni punkt. Słuchaj i nie myśl, co chcesz odpowiedzieć tej osobie. Naprawdę, nic się nie stanie, jeżeli ta osoba skończy swoje zdanie, ale ty w tym czasie nie będziesz myślał o tym, co jej już odpowiedzieć. Mamy tak, że myślimy już, bo my już znamy rozwiązanie. My to, żeby było proste, jak ona mogła być taka głupia, że nie wie, jak sobie z tym poradzić. My już znamy odpowiedź. Ale starajmy się tak nie robić. Pomyślmy, dobra, wysłucham ją, może mi się urodzi jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, i wyciągnę więcej informacji, i poznam szerszy kontekst. Nasze konteksty, nasze światy mogą być i doświadczenia z dwóch różnych miejsc i nawet się nie stykać. Kolejną rzeczą, nie przerywamy, to się jakby z tym łączy, i staramy się szczerze poznać problem tej osoby. Ale mówię, skupmy się i zastanówmy się. To jest dość ważna rzecz z tego slajdu. Żeby wdrożyć sobie takie zachowanie, jak ktoś do mnie mówi, to jakby wejść do nothing boxa, takiego, że nie będę się teraz odzywał, dam tej osobie skończyć i skupiam się na tym, co ona mówi do mnie. Slajdy? Slajdy. Jeżeli się o coś kłócimy, podchodzimy, podchodzi do nas kolega, koleżanka mówi, ale napisałeś beznadziejny kod. I mamy tutaj argument, o który będziemy się Wspierać za chwilę o jakość tego kodu. Jak uniknąć argumentu. Jak w tej sytuacji uniknąć argumentu? Ktoś ma pomysł? Możemy zgodzić się. Wyobraźcie sobie taką odpowiedź. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, ale masz beznadziejny ten kod. A tym, a ja mu odpowiadam. No, masz rację, ten kod. Ja też jestem z niego niezadowolony. Jakie masz propozycje, jakbyśmy mogli go usprawnić? Zgodziłem się. Taki trik stosują też sprzedawcy samochodów. Idziesz do, wejdziecie sobie do sklepu z samochodami i powiesz konkurent, wejdziecie na przykład do jakiejś marki, do BMW i powiecie: A Mercedes to ma tam takie bariery i jest lepszy. I sprzedawca powie: Faktycznie, Mercedes ma takie rzeczy, niezły jest. Jak pan kupi, pan się nie rozczaruje, ale czy ma takie rzeczy? Widzicie? Już nie ma opcji, że nieprawda, Mercedes jest tam beznadziejny czy coś takiego. Można uniknąć argumentu, jeżeli zgodzimy się z naszym rozmówcą. Kolejna rzecz. Dlaczego chcemy udowodnić, że wiemy lepiej, a że ktoś popełnił błąd? Jaki jest nasz cel? Czy spowoduje to, że ta osoba będzie nas e, lubiła? Czy osiągniemy swój długoterminowy cel? Czy chcemy tylko w tym momencie odegrać się, bo może szef na nas coś krzyknął, źle powiedział i teraz my szukamy ofiary, żeby się. Odgryźć komuś i pokazać, a w tej sytuacji to ja będę górą, i sobie tak na chwilę ulżyć i uwolnić sobie tą całą parę, taka, która się nagromadziła. Jaki jest nasz cel? Warto się nad tym zastanowić. I tu wchodzimy w dyplomację i takt. Co nie jest proste, ponieważ ciężko, jak powiedziałem, kontrolować, zwłaszcza nasz gniew. I nie ukazywać go. Tak jeszcze, zwłaszcza jak programujemy, robimy coś technicznego. Są też biologiczne czynniki, które krew z mózgu nam odpływa do innych obszarów. Ktoś nam budujemy tam strukturę rozwiązań. Wszystko ktoś przychodzi. Ej, możesz mi tutaj w czymś pomóc, jeżeli to wszystko zburzył całą wieżę, którą skonstruowaliśmy i to, człowiek nie? Coś się dzieje. Więc starajmy się kontrolować gniew. Wyobraźmy sobie, że mamy sprint planning. I mamy z bardzo zaawansowanych ludzi, ekspertów, architektów i musimy podjąć decyzję, jakiej bazy danych użyjemy. Czy Elasticsearcha, czy Postgresa. I to jest krytyczne. Ta decyzja musi zostać teraz podjęta. Dużo krzyczenia, dużo nerwów. Resta ludzi się patrzy, co tutaj się w ogóle zaczyna dziać. Eksperci, architekci się kłócą. Jak myślicie, czy to, był produk czy to było produktywne spotkanie? To był z jedną z osób, które się tak kłóciły tam i strasznie forsowały. Tutaj stoi, niestety. Straciliśmy pieniądze naszej firmy na cały meeting. Nic już nowego nie zostało zaplanowane, bo cała atmosfera siadła. Trzeba było przerwać spotkanie. Menadżer sobie z każdym musiał oddzielnie porozmawiać, uspokoić sytuację i znowu mogliśmy podejść do planowania. Czyli to potrafi. Niekontrolowany gniew, rozwalić pracę nie tylko nam, nie tylko osobie, która dołączyła, ale też wszystkim dookoła. Tak samo podczas nawet code review czy jakichkolwiek spotkań. Teraz pokażę parę slajdów, takich mega prostych trików, które możecie zrobić podczas przeglądu kodu, i za parę slajdów obiecuję, będzie płyta. Robimy code review albo przeglądy kodu, tak. Ktoś robi, ktoś słyszał, reszta tak super. Jeżeli ktoś nam da komentarz, jak reagujemy, to jest pierwsze. Jeżeli ktoś nam da, hej, popełniłeś błąd w słowie successfully. jakie mamy interpretacje i która jest bardziej prawdopodobna? Hej, tak sobie myślisz, jak ci to ktoś da nam taką uwagę, to myślimy, hej, ja tam popełniłem, jestem nadal fajnym kolesiem, w ogóle jestem mądry, to tylko mi się tam ręka umsknęła, czy myślę sobie, Koleś napisał, że jestem kretynem, nie umie napisać successfully. Którą opcję wybieramy? Którą czujemy, że sobie zinterpretujemy pierwszy? pierwszy? Pierwszą? To gratuluję. Bo przeważnie jest tak, że jak ktoś napisze coś takiego jeszcze z kropką nienawiści, to jest kurczę, ale mi chciał dołożyć, nie? To gratuluję, do tego dążymy, żeby sobie tak myśleć. Pozytywna postawa, propsuję. Jeżeli mamy komentarze, starajmy się zamienić ty na my. Czy możesz ty zmienić nazwę tej zmiennej na bardziej opisową? Na hej, możemy my zmienić nazwę na bardziej opisową. To jest nasz kod. Bierzemy sobie wspólną odpowiedzialność. Usunąć podmiot ze zdania. Ja tobie sugeruję, żebyś to zmienił. Na pytanie: Czy możemy zmienić tą nazwę zmiennej? Już forma pytająca i niekonkretna. Przywiążmy się do konkretnych pryncypiów i do, jakiejś, do jakiegoś wytłumaczenia. Czyli powinieneś podzielić tą klasę na dwie. Super, dużo mi to mówi, dlaczego. Ale jeżeli ta klasa teraz ma dwie odpowiedzialności, coś tam ściąga, coś tam parsuje, może jakbyśmy podzielili ją na dwie, tak jak mówi Single Responsibility Principles Clean Code, to byśmy uzyskali to, to i to. Już jest trochę inny przekaz. I dlaczego o tym mówię? Można kolejne 8 godzin mówić, jak robić przeglądy kodu. Chciałem tylko zaznaczyć, że te proste triki z tych poprzednich trzech slajdów doprowadziły w ciągu 6 miesięcy, gdzie mój konflikt z drugą osobą, polegający na tym, że każdy mój komentarz był torpedowany, odrzucany to jest nie tak, nie tak się robi, nie wprowadzę tych zmian. Po zastosowaniu tych technik, które już wam pokazałem do tej pory, zaowocowały po sześciu miesiącach, że dostałem informację zwrotną po jednym z kolejnych komitów. Zgadzam się ze wszystkim, co tutaj zasugerowałeś, poprawię to. No, był niezły szok. W ogóle nie spodziewałem się, że takie proste rzeczy, one są trywialne. My tak nie mówimy, my się tak nie komunikujemy. Ja jako programista sobie przełożyłem. Jak napisałem, to była ściąga, dobra, trzeba to zdanie na takie złożyć, na takie, na takie. Zmieniamy i to działa. Następnie mówię: "Słuchajmy w pierwszej kolejności, dajmy ludziom dokończyć ich punkt widzenia." To zastosowanie tego aktywnego słuchania naprawdę pomoże. Mówię, mam taką przypadłość, że jak się czegoś nauczę, to niestety próbuję to wdrożyć w życie albo stety. I tak samo było z tymi całymi technikami do e, zarządzania ludźmi i miałem taką koleżankę, mam że widzieliśmy się tam wiele lat zawsze, ale cześć, cześć, i za bardzo w dyskusję nie, nie wdawaliśmy się. I pewnego raz mówię, kurczę, może zastosować te rzeczy tak w dobrej wierze, nie że manipulacyjnie. I mówię, spytam się tak szczerze, co nad jakim projektem pracuje, co tam u niej słychać, i wszystko. I ona sobie mówiła, ja zadawałem pytanie, ona mówiła, mówiła. I za następne trzy miesiące, jak ją spotkałem, to mnie przywitała jak dawno niewidzianego przyjaciela. Kolejna rzecz, co mnie zastanowiła, kurczę, te rzeczy naprawdę zaczynają działać. Może warto jest przekazać to dalej, zastanowić się, bo kurczę, przecież to są takie podstawowe rzeczy, a mają niesamowitą moc. Jak mówimy, że ty robisz źle, to jest źle. Starajmy się też unikać tego, bo to buduje nie tylko bariery i osoba nastawia się już do ciebie, że będzie tutaj jakaś walka. Więc pominijmy tak jak za argumentem. I moje pytanie: ilu jest milionerów na tej sali? Znaczy, pytania, jeszcze też nie Ile jest milionerów? Milionerzy podnoszą ręce. Tysiącerzy są? Są, może. <gry> Dobra, to teraz ja też jeszcze nie jestem milionerem. Pytanie, jeżeli uważamy, że, je, że mamy zawsze rację, albo że w większości mamy rację, to dlaczego jeszcze tutaj nikt nie podniósł ręki, że jest milionerem? Jeżeli miałbyś, miałabyś w 55% tylko rację. To już byś wiedział, wiedziała gdzie inwestować, co kupić, jakie rady dać, co żeby być milionerem. Wystarczy różnica 5%, czyli co nawet w 55% nie mamy racji. Jak mamy rozmowy z menadżerem. Wyobraźcie sobie sytuację, że yy, mamy zespół, w zespole co miesiąc odchodzi osoba, jesteście profesjonalistami, chcecie ratować ten zespół, dbacie o ten zespół. Ludzie odchodzą, źle się dzieje, wsiadacie w samolot, lecicie do drugiego kraju, robicie spotkanie z szefem twojego, swojego szefa i mówicie jaka jest sytuacja i czemu on nie ratuje w ogóle zespołu, nie daje zespołowi tego czego chce. Ludzie odchodzą, człowiek się na ciebie tam dziwnie patrzy. Ty mówisz czego nie rozumiesz, bierzesz książkę, mówisz: Patrz, człowieku, tu masz 8 punktów, nie musisz myśleć, masz je wykonać po prostu. To jest niestety prawdziwa sytuacja. Kto ją zrobił? Nie było to dobre, nawet jeżeli potem dostałem informację zwrotną, że miałeś rację w tych punktach, które przytoczyłeś, które pokazałeś. Miałeś rację, zidentyfikowałeś poprawnie problemy, ale nie otrzymałeś tego, dlatego że zachowałeś się w taki sposób, że w taki sposób to zakomunikowałeś. I to jest, mówię, nie boimy się nieraz swego szefa, jesteśmy na takiej pozycji, ale zwróćmy uwagę, że tam, tak i dyplomacja też ma kluczowe znaczenie. Zadajmy pytania. Wow, wow. Przełącza się. Zadajmy py Zadawajmy pytania. Co z tym slajdem? Jeżeli popełnimy jakiś błąd, skasowaliśmy bazę danych na produkcji, przyznajmy się do tego szybko, weźmy za to odpowiedzialność. Tej rzeczy nauczyłem się wiele lat temu, zanim jeszcze zająłem się, w, 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 zacząłem się wgłębiać w tematy komunikacyjne. Jeżeli, w komunikacji między ludzi. Jeżeli przyznasz się do czegoś, sam pierwszy weźmiesz za to odpowiedzialność. Jest duża szansa, że zostanie twój błąd zminimalizowany. E, ja też kiedyś skasowałem bazę danych na produkcji. Nie przejmuj się, mamy backup. Wrócimy do tego. Uważaj następnym razem. Nie chowajmy się gorzej, jak wypłynie to od kogoś innego. Zaczynajmy w pozytywnym. Z pozytywnym nastrojem, z pozytywnym nastawieniem. Przypominamy sobie pierwsze minuty tej prezentacji, dobrze, że nie uciekliście. Jest jeszcze coś takiego, że nie tylko suche, sucha implementacja tego, co Wam pokazałem, Wam pomoże, ale dobrze jest wiedzieć, że w procesie ewolucji nasz organizm reaguje tak, że jeżeli nasz układ mięśniowo-nerwowy, naszego organizmu nastawia się do walki albo nie do walki, że tak powiem. Czyli jeżeli zmusimy osobę, zmusimy, stworzymy sytuację, w której na przykład będziemy mówili: Słuchaj, mamy problem z bezpieczeństwem, zgadzasz się? Tak. Może byśmy mogli nad tym podejbatować Tak. I tutaj już uzyskaliśmy pozytywne, pozytywne potwierdzenie naszej, naszej uwagi, naszej prośby i ta osoba, już jej system mięśniowo-nerwowy nie nastawił się na walkę. Jeżeli wchodzimy, to twój kod jest zły, no Nieprawda, już poszło nie. I się organizm też nastawia na walkę, no już ciężko to jest odkręcić. Więc staramy się, jest taki trik, żeby, trik, żeby osoba też potwierdziła nasze, e, naszą prośbę, ustawić, ukierunkować tę rozmowę całą w pozytywnym kierunku. Dziękujmy ludziom, jeżeli coś zrobimy, zrobili, jeżeli jeszcze zro, e, dobrze jest podziękować też na forum, nie tylko, jeżeli chcemy docenić ludzi, to doceńmy ich przed innymi, niestety są... Branże publiczne, których, z którymi mam doświadczenie, gdzie chwalenie się przed innymi jest źle odbierane i chwali się potajemnie, tylko super, jesteś pracownikiem, ale nie mów innym. Tak, bo będą ci zazdrościć. Serialnie takie są sytuacje. Więc jest bardzo niezdrowo. Starajmy się ludzi chwalić, doceniać za coś, co robili przed innymi. Jest magiczna, magiczny zwrot, który pomoże wam w każdej sytuacji. Jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, nie tak zrobione, nie poszło po Waszej myśli, nie wiecie co powiedzieć, to jest magiczne zdanie, że ja w Twojej sytuacji, jak byłbym wtedy i wiedział to, co Ty wtedy, zrobiłbym prawdopodobnie tak samo. My oceniamy z jakiegoś okresu czasu długiego, że już wiemy, mamy więcej wiedzy, dowiedzieliśmy się pewnych rzeczy, może nie tak projekt poszedłeś, ale na ten czas. Ta osoba mogła nie mieć tych informacji. Łatwo coś sprawdzić, zweryfikować po czasie, ale w tym momencie, kiedy coś robimy, starajmy się zrozumieć, że może ta osoba nie miała pełnej informacji. I Antoine de Saint-Exupery mówił, nie mamy prawa potępiać człowieka jeszcze w jego własnych oczach i umniejszyć jego wartości. Dla nas, jak wspominałem, może być to zwykła tam uwaga, komuś coś dopieczemy, odejdzie nam to napięcie nasze, o, odegraliśmy się, ale dla tej osoby, zwłaszcza mówię, jeżeli jest relacja podwładny przełożony albo jest relacja między autorytetem, że jesteś autorytetem dla kogoś, to może skrzywdzić na znaczny okres czasu i wpłynąć na karierę takiej osoby. Więc zastanówmy się nie tylko nad sobą, jak już wiemy, że ludzie myślą o sobie i my myślimy o sobie to zastanówmy się z tą wiedzą, jak możemy wpłynąć na tą osobę i starajmy się budować swoje poczucie wartości przez pomaganie osobom. Kto pamięta taki film? Dangerous Mind, po polsku tłumaczenie? Młodzi Gniewni, tak to tłumaczenie. O co chodziło? Nauczycielka tam pomagała trudnej młodzieży. I co było ważne w tym filmie? Że ona nie założyła, a jesteście tutaj patologią, do niczego nie dojdziecie i w ogóle szkoda mi na was czasu. No, po takiej wiadomości raczej by się nic nie poprawiło, ale jak podeszła i powiedziała: Hej, wszyscy jesteście piątkowymi uczniami dla mnie, ja wierzę w was, nie jesteście głupsi od ludzi z bogatszych dzielnic, dacie radę, wystarczy, że utrzymacie tą ocen tę ocenę, którą wam teraz daję. I utrzymali. Tak samo jest, jeżeli ja próbuję na przykład nauczyć ludzi test driven development. Potem w realnej pracy mówię: Ja widziałem, drogi kolego, koleżanko, że na szkoleniu ty przerobiłaś, przerobiłeś wszystkie moje zadania, poradziłaś sobie, wszystko potrafisz. Ja wierzę, że dokładnie to samo przełożysz w twojej pracy. Nie jesteś głupsza, umiesz już to zrobić ten. I ludzie wierzą w to, wiedzą, że ktoś docenił, że oni, podbudował ich, że są w stanie coś zrobić, a nie, że kurczę, beznadziejnie zrobiłaś błąd, już na pewno się tego nie nauczysz. To tak nie działa, nie? Diamenty nie zawsze powstają pod ciśnieniem. Ktoś kojarzy Jerzego Grębosza? Na, jaką książkę napisał? Tak, Symfonia C, Pasja C. I on na jednym z pierwszych stron w przedmowie chyba miał e, taką informację, że są dwa sposoby pisania książek. Pierwszy, zobaczcie, jaki ja jestem mądry, a drugi, zobaczcie, jakie to proste. Ja staram się kierować w życiu, zobaczcie, jakie to proste. I starajmy się ludziom wyjaśniać rzeczy w prosty, przystępny sposób, nie pokazując tej swojej pozornej wyższości, bo de facto pokazujemy, na jak niskim poziomie jesteśmy, i jak przez to nasze sztuczne wywyższanie się możemy uzyskać odwrotny efekt i nie pomagać ludziom, a wręcz szkodzić. Te rzeczy, które Wam pokazałem, przemyślcie sobie, ale jak teraz mogę zacząć wdrażać i co mogę zacząć wdrażać w swoje życie? Po pierwsze, Wbudujmy, jeżeli nadal ciężko mi tam radzić sobie z emocjami, nadal nie jestem w stanie wiedzieć, co odpowiedzieć, to mam dwie rady. Ćwiczmy się i wbudujmy sobie w mózg. Ja sobie wbudowałem, staram się to implementować i wdrażać. Dwie takie ratunkowe, dwa ratunkowe procesy. Jak czuję, że jestem niewyspany, albo jestem w złym humorze, coś mogę palnąć, to pierwsza jest: zamknij się. Jak jestem w sytuacji, ktoś coś mówi, to sobie uruchamiam, zamknij się, zamknij się, zamknij się. Nie mów, nie odzywaj się. Lepiej nie zaszkódź tej sytuacji bardziej. To jest pierwsza. Jeżeli jest jednak, tacy jesteśmy, że musimy do tej, jako deweloperzy, do programiści powiedzieć, że tu jest ta prawda, i wytknąć jednak, to jest druga ratunko, drugi ratunkowy podproces. Run away, uciekamy. Wyjdźmy sobie z tego meeting roomu. Serio, brzmi to śmiesznie, brzmi to dziwnie, ale powiedzmy, przełóżmy ten meeting. Ja nie jestem w formie, ja teraz nie jestem w formie, żeby rozmawiać. Wróćmy do tego za jakiś czas, bo ja chciałbym sobie to przemyśleć, muszę ułożyć. coś się wydarzyło, nie jestem w stanie teraz rozmawiać. Są dwa, dwie rady, które w tej chwili możemy sobie zacząć ćwiczyć, wbudowywać: zamknij się albo ucieczka. To jest takie, jak już nie potrafimy sobie radzić, nie wiedzieć co zrobić, to nie szkódźmy bardziej. To sobie zadał, nie musicie podnosić rąk, takie pytanie: dlaczego ta osoba została awansowana, jak ja mam większą wiedzę techniczną? Może ktoś sobie zadaje takie pytania? Ja znam, że sobie zadaję, tak, zadają ludzie takie pytania. Sam sobie zadawałem. Jak już widzieliście, 85% zależy naszego sukcesu od emocji i od, tego, so, i od tego, jak sobie radzimy z ludźmi. I znam osoby, które dostają informację zwrotną, że człowieku, jesteś już bardzo zaawansowany technicznie. Popracuj nad komunikacją. To jest jedyna rzecz, która cię blokuje w awansie. I co takie osoby robią? No, jeszcze bardziej rozwijają swoje techniczne umiejętności. Czyli słuchajmy tego, kto co do nas mówi. I jeżeli widzimy, że inne osoby awansują, a my mamy na przykład większą wiedzę techniczną, albo tak uważamy, przypominamy sobie prawdziwy wykres Krugera-Dunninga, to może jednak. Inny zestaw umiejętności powinienem sobie e, zacząć nad nimi pracować. Jak na przykład komunikacja, marketing, bycie speakerem. Bo co z tego, że masz super wiedzę techniczną? Jak to sprzedaż kolegom z zespołu? Jak to sprzedaż product ownerowi? Jak to sprzedaż biznesowi? Jak to sprzedaż menedżmentowi? Co z tego, że wiesz, jak nie umiesz nawet się tego wysłowić ani nie umiesz powiedzieć tego do ludzi, zakomunikować i sprzedać swojego pomysłu. Tak, że ludzie zyskają na tym realne pieniądze. I to budzi prawdziwą frustrację. Znam ludzi, podchodzą i mówią, chyba muszę zmienić pracę, bo tutaj mnie jakoś nie doceniają. Ale czy myślisz, że w innej pracy nie będziesz miał tego samego problemu może odłożysz tam na okres wdrożenia? Jeszcze ludzie cię nie znają, jeszcze mogą się zrazić szybciej. Więc to może mieć nie tylko miejsce. Że w tej pracy mnie doceniają, ale może też być pokłosiem całe to pracy. Może mieć to też, mieć to też wpływ w Twojej nowej pracy i nadal możesz nie awansować. I możecie powiedzieć, hej, człowieku, ty sobie robisz jako konsultant, ludzi uczysz, więc tobie płacą za to, żeby sobie radzić z ludźmi. No bo jak ty chcesz czegoś nauczyć, tam szef potem będzie niezadowolony, że źle ludzi nauczyłeś, więc musisz umieć takie rzeczy. To było następstwem tego, że ja w pracy najpierw musiałem dobrze z ludźmi żyć i komunikować. Bo co z tego myślicie, że zostałbym na przykład trenerem albo pracował z ludźmi, jeżeli w zespole nie potrafiłbym przeforsować swoich umiejętności, nie potrafiłbym przekazać swojej wiedzy, poprawić jakiegoś zadania, sprzedać swoich pomysłów? To było kolejnym krokiem. Najpierw zaczęło się od tego, że ja spróbuję w zespole może milej prowadzić, przeglądy kodu, jak mogę sprzedać swoje pomysły, które widzę, że będą efektywniejsze i to było następstwem, czyli to ma realny wpływ w pierwszej kolejności w twojej pracy. Więc eksperymentujcie. Budujemy sobie nasze podprocedury ratunkowe. Porady były na poprzednich slajdach. Spróbujmy Pracować nad tym i zacznijmy od siebie. Jest to bezpieczniejsze, nie tak, dobra. Ja byłem na prezentacji z komunikacji i teraz ja wiem, i pójdziemy do kolegi albo koleżanki, ja wiem już teraz, co masz robić. Nie, to tak ma nie, nie dziać, nie? Ja już wiem, ja już wiem, co ty źle robisz, nie? <ścoughs> nie, to tak ma nie wyglądać. To w lusterko i w lusterku, ja wiem, co ty masz już poprawić. Tylko tu mamy lusterka, nie kolegę. Kurczę, ja już wiem, dlaczego tak się z tobą kiepsko dogaduję, nie? Czyli zaczynamy od siebie. I. Co jest do wzięcia z tej sesji? Jestem takim idealistą, który chciałby nie tylko zostawić Was z tą 50-minutową prelekcją w głowach, ale chciałbym, żebyście mieli coś realnego, z czym możecie pracować. I tutaj zostawiłem w dwóch miejscach fizyczne ściągi, które rozszerzają trochę tę prezentację. Możecie sobie wziąć, zachęcam, każdy, to jest limitowana, Ilość, możliwe, że dla wszystkich starczy. Możecie sobie wziąć tę kartkę, przeczytać, schować w biurku, w portfelu. Jeżeli was zainteresuje temat bardziej, jest tutaj link, informacja, z jakiej, jaką książkę warto zacząć sobie czytać. Dodatkowo, żeby was zachęcić do wzięcia tych kartek, pod, którymiś kar pod którąś kartką z w każdej kupce jest ukryte ten bonus na afterparty, party więc jak ktoś podniesie kartkę i znajdzie kopertę to koperta jest jego link zamieszczę na twitterze też do tego do tej całej ściągi plus dodatkowe informacje jeżeli ktoś będzie chciał mi dać feedback informację zwrotną proszę zastosujcie techniki których się nauczyliście to będzie taki test mój czy dobrze, je, czy dobrze wam to przekazałem możecie śmiało napisać na twitterze na linkedinie bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, śmiało podchodźcie do mnie po prezentacji, możemy podyskutować. Dziękuję bardzo.